Okej, widzimy już sygnał od Agaty z JB. Także witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Fajnie, że zdecydowaliście się dołączyć w ten jakże piękny burzowy dzień. Jak już doskonale wiecie, ten webinar, który właśnie zaczynamy, będzie poświęcony wszystkiemu temu, co zgrabnie określamy nazwą mobile. A porozmawiamy sobie o tym w składzie następującym. Więc jest z nami Emil Waszkowski z firmy FutureMind. Oprócz niego porozmawia z nami Daniel Adamus z Mediacomu, no i moja skromna osoba reprezentująca firmę JOK, z którą też być może mieliście już styczność. Jeśli chodzi o to, jak sobie zaplanowaliśmy dzisiejszą, no, potroszę prezentację, potroszę rozmowę, to rzecz wygląda następująco, ponieważ no, siłą rzeczy jest to pewne nawiązanie do artykułu w raporcie strategicznym. Zaczniemy od spojrzenia makro na to, jak rynek reklamy mobilnej, ale w sumie nie tylko reklamy, rozwijał się w ciągu ostatniego roku, co w zasadzie dzieje się tu i teraz. Natomiast chcielibyśmy też opowiedzieć kilka słów o tym, dlaczego naszym zdaniem mobile, rozumiany jako kanał reklamowy, jest świetną przestrzenią do kreatywności, jeżeli chodzi o kreację, jeżeli chodzi o komunikację. Porozmawiamy trochę o e-commerce w wydaniu mobile, czyli tak zwanym m-commerce. No i na koniec chcielibyśmy też pochylić się nad tematem, który jest gorący tak naprawdę chyba bez względu na to, o jakim medium komunikacyjnym mówimy, a mianowicie o tym, co się może wydarzyć w kontekście śmierci zewnętrznych plików cookie. No przy czym my rzecz jasna skoncentrujemy się na swojej działce, czyli na tej części mobilnej. A zatem przechodząc do części pierwszej. Tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przez wiele lat krążył w branży suchar, którego my tu nie będziemy powtarzać, rok, którego nazwy nie wolno wymawiać. Natomiast tak naprawdę to w zasadzie mobile już teraz jest dominującym kanałem, jeżeli chodzi o reklamę cyfrową. Co jakby jest pewnym przedłużeniem trendów, które zachodziły na skalę europejską, bo w 2019 roku na skali całej Unii już mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której mobile pochłaniał większość budżetów, jeżeli chodzi o display, jeżeli chodzi o SEM. W Polsce w zeszłym roku też już do tego doszło, czego zresztą można było się spodziewać, no bo przy wzroście tak naprawdę całej branży na poziomie kilku procent, mobile rokrocznie rósł dwucyfrowo, w tym za zeszły rok był to wzrost rzędu 20%, a więc naprawdę dynamiczny. Podobnie rzecz się ma z konsumpcją internetu w ogóle, to znaczy liczba internautów, którzy korzystają z internetu na smartfonach, już od jakiegoś czasu jest większa od tych, którzy robią to na urządzeniach stacjonarnych. No i tak naprawdę przekłada się to też na dysproporcje, jeżeli chodzi o inne metryki, czyli na przykład zasięg albo liczba przeglądanych odsłon, co zresztą fajnie widać na tym wykresie, który prezentuje zagregowane dane z Mediapanelu i porównuje dane za grudzień 2019 i grudzień 2020 roku. Więc widać, że już w 2019 ta liczba użytkowników mobilnych była większa niż w przypadku desktopu i ona tak naprawdę jeszcze trochę urosła, więc tutaj ciągle mamy do czynienia z tą dynamiką wzrostu. Jeżeli chodzi o reklamę mobilną jako taką, to o tym opowie kilka słów w dalszej części Daniel. Ja natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę tutaj dopowiedzieć, jeżeli chodzi o to takie globalne spojrzenie. Jeżeli na temat zakupów, które robimy na smartfonach, bo tak naprawdę to, że e-commerce jako w ogóle zakupy w sieci jest bardzo dynamicznie rosnącą branżą, no to o tym wiemy, a zresztą raport PwC opublikowany kilka miesięcy temu pokazuje, że pandemia rzeczywiście bardzo przyspieszyła ten proces, bo okazuje się, że w roku 2019 branża e-commerce urosła o kilkanaście procent, bodajże 18, a w roku 2020 o 33, czyli ten czynnik, można powiedzieć, przypadkowy tutaj znacznie tę dynamikę przyspieszył. Ale to, co ważne, to jakby równolegle z tym wzrostem rynku e-commerce w ogóle bardzo istotnie wzrosła też liczba transakcji, które wykonujemy po prostu przy wykorzystaniu telefonów.
W ogóle wedle raportu tego, który tutaj też cytujemy, czyli OmniCommerce kupuje wygodnie czerwiec 2021, tak naprawdę 54% osób kupujących online w ogóle robi to również przy wykorzystaniu swoich telefonów. I mówimy tu oczywiście o różnych rozwiązaniach, czyli kupowaniu przez sklepy internetowe zawieszone w środowisku przeglądarkowym, ale też mówimy tutaj o aplikacjach zakupowych, które zresztą też są ciekawym tematem i o tym opowie w swojej części Emil. Ja natomiast dodam, że bardzo ciekawie prezentuje się takie spojrzenie na to, jakie kategorie dóbr użytkownicy kupują najczęściej przy wykorzystaniu telefonów, więc okazuje się, że wbrew pozorom chętnie kupujemy takie rzeczy na przykład jak rozmaite produkty AGD, RTV, czyli telewizory, na przykład telefony, tym podobne rzeczy. No, nie jest pewnie wielkim zaskoczeniem, że przy wykorzystaniu smartfonów kupujemy aplikacje, czy płacimy za ich pobranie, no bo w zasadzie to jest docelowe miejsce ich konsumpcji. Natomiast sporo wydajemy na odzież, obuwie, czyli w zasadzie tę kategorię, która też jest silna, jeśli chodzi o taki e-commerce posamobilny. Dużo też wydajemy na gry, rozrywkę, co ciekawe też na motoryzację, co mnie osobiście trochę zaskoczyło. No i jakby reszta kategorii wydaje się być w miarę oczywista. Natomiast jeśli chodzi już teraz o to, jak te dane makro przekładają się, no to jak to się ładnie mówi, praktykę rynkową przedsiębiorstw, to w tym momencie oddaję już głos Danielowi, który opowie, jak to wygląda z punktu widzenia działań mediowych. Ale zanim jeszcze jedną rzecz, dzięki Nikodem za przekazanie mikrofonu, ale jedna rzecz, którą pokazałeś, jest dla mnie bardzo ciekawa i też w zasadzie jest to jeden z dużych wygranych w kwestii mobilnej i ogólnie kwestii świata pandemicznego i postpandemicznego, czyli właśnie usługi związane z zakupami codziennymi i spożywką. To jest w ogóle kategoria, która gigantycznie urosła od tego, co było wcześniej. I nawet patrząc na to, że czerwiec 2021 spożywka na poziomie 9% skali tak naprawdę wszystkich internautów korzystających, robiących zakupy na mobilu, to jest dużo. To jest naprawdę bardzo duży wzrost tej kategorii w tak krótkim czasie, bo to jest realnie rok w sumie. Teraz mamy Frisco, Barborę, Auchan. Tesco się powoli zwija z rynku, ale no generalnie jest trochę tych usług i jest trochę rozwiązań, więc to też jest fajnym kierunkiem, żeby na przykład szukać połączeń między swoimi własnymi działaniami, a na przykład dostawcami zewnętrznymi pozwalającymi na zakup mobilowy przez aplikację, nie wiem, Uber, Glovo, Wolt, żeby tutaj nie wskazywać żadnych konkretnych po prostu raczej kategorii. Ale właśnie jeżeli chodzi o same właśnie zmiany i tego, co się dzieje w tym naszym kochanym mobilu, to chciałem zacząć od takiego małego spojrzenia na najlepsze główne obszary, o których warto porozmawiać, czyli tak naprawdę na zmiany w środowisku reklamowym, bo trochę nam się zmienia w ostatnim czasie, na to, jak możemy wykorzystać właśnie ten element kreatywności w kreacjach, jak możemy przykuć uwagę użytkownika na dłużej i jak możemy przekuć to tak naprawdę na korzyść naszej marki. No i finalnie, jak ujarzmić potencjał aplikacji natywnych. Co prawda jest to bardziej działka Emila, ale dorzucę parę swoich słów od strony kreatywnej i realizacyjnej, bo tak naprawdę to jest moim zdaniem fantastyczne, to, że każdy z nas jest z innego obszaru, ale w sumie przecinamy się we wszystkich działaniach, więc to jest też urok mobila, gdzie pozwolę sobie nawet zacytować dawnego globalnego szefa mobila Mediacomu, Bena Philipsa, który już w 2017 mówił, że tak naprawdę mobil jest doświadczeniem, a nie urządzeniem. Więc wiem, że dzisiaj to już brzmi trochę jak Paulo Coelho, ale zdecydowanie jest to ważne, żebyśmy pamiętali, że mobil tak naprawdę jest to cały zbiór doświadczeń. I dlatego też jako takie małe, krótkie zmiany w środowisku reklamowym, to należy pamiętać, że kreacja mobilna przede wszystkim rządzi się swoimi własnymi prawami i powinna być przemyślana od początku do końca jako kreacja przeznaczona pod urządzenia mobilne, nie prosty reformat głównej kreacji, reformat mastera. Ważne jest to, żeby była czytelna, krótka, prosta, dostosowana też UX-owo pod kątem tego, bo jednak większość z nas jest, wiem, że to jest dyskryminujące, ale praworęczna,
Więc większość reklam też powinna być dostosowana tak, że jednak ludzie patrząc na hitmapy klikają w ten kup albo kliknij, mimo że wszyscy wiemy, że cały obszar jest klikalny, ale wciąż, tak samo jak jeżeli na przykład mamy kreację displayową z zaszytym wideo, warto jest, żeby to wideo trochę przesunąć tak, żeby na przykład nie przeszkadzało w scrollu, czy nie przeszkadzało w właśnie kliknięciu. I to, że mamy tak naprawdę mnogość formatów reklamowych i postępującą również programatyzację w obszarze reklamy mobilnej, chociaż podejrzewam, że tutaj Nikodem byłby w stanie lepiej się wypowiedzieć, jak to wygląda, ale wymusiło to też na dostawcach powierzchni, chociaż nie tylko tak naprawdę na dostawcach powierzchni, myślenie w sposób bardziej holistyczny o tym, jak swoją reklamę prezentować. I na przykład dostosowanie, sloty banerowe powinny być teraz dostosowane w sposób bardziej płynny do tego, żeby przyjąć większą liczbę rozmiarów kreacji, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że tak naprawdę mamy na progu Core Web Vitals i to, czy strona będzie się ładowała płynnie, czy będzie działała w sposób zoptymalizowany, czy treść nie będzie przeskakiwała, to nie będzie dotykało tylko właścicieli powierzchni reklamowych, ale będzie też dotykało wszystkich właścicieli stron tak naprawdę. Więc jeżeli zależy nam na odpowiednim pozycjonowaniu zarówno swojej powierzchni reklamowej, jak i powierzchni własnej, no to musimy pamiętać o tym, żeby na mobilu wszystko bardzo dobrze to działało. No i oczywiście już w 2017, dawne lata, aplikacje mobilne tak naprawdę zaczęły. Właściciele aplikacji mobilnych przestali trochę zarabiać na samych aplikacjach, a zaczęli coraz mocniej na sprzedawaniu powierzchni reklamowej w aplikacjach. Teraz to już jest, bazując na danych eMarketera, jest to już przewaga tego, ile właściciele aplikacji udostępniający swoje aplikacje jak powierzchni reklamowe zarabiają na całej aplikacji, a versus to, ile zarabiają na sprzedaży powierzchni. Zresztą trend znany, bo i Google, i Facebook też zarabiają coraz więcej na samej sprzedaży powierzchni, ale warto pamiętać, że reklama w aplikacjach jest dla nas o tyle ważna, że można tam przede wszystkim wsadzić wideo. Są to często formaty niepomijalne bądź pomijalne po dłuższym czasie, więc mamy lepszą możliwość złapania uwagi użytkownika. I właśnie jeżeli chodzi o budowanie zaangażowania kreacji, czyli to jak właśnie możemy złapać tego użytkownika i go przytrzymać na dłuższą chwilę, to tutaj z całą pewnością zgadzam się z Sylwią Kaską z Yoka, która niedawno opublikowała też artykuł poświęcony temu, jak kreacja bardziej bazująca na brandzie wpływa na zapamiętywalność reklamy i budowanie marki, bo o ile ja się z całą pewnością zgadzam, że podstawą, szczególnie kiedy mówimy o retailu, jest budowanie tego krótkoterminowego ROI-a, czyli dajmy użytkownikowi promocję, wykorzystajmy trochę danych, które o nim mamy i po prostu zachęćmy go do jak najszybszego kliknij kup. Tak, w perspektywie długofalowej budowanie brand equity jest czymś, co się przekłada na może nie tak spektakularne, krótkoterminowe zyski, ale z całą pewnością na lepsze zapamiętanie marki i budowę tak naprawdę wartości użytkownika powracającego, więc dla mnie, mimo że często, na co dzień sam się zajmuję często kampaniami optymalizowanymi bezpośrednio pod e-commerce i m-commerce, tak, wciąż bardzo ważnym obszarem są te działania, które nie są tak stricte bazujące na tak naprawdę tym, co ma się od razu przełożyć na sprzedaż. I tutaj na sekundkę pozwolę sobie też przełączyć na swoją część prezentacji. Więc z góry przepraszam, jeżeli coś na chwilę zniknie, okay. Ale nie powinno. I mam nadzieję, że widać już mój ekran. I to, co jest moją osobistą, że tak powiem, zajawką, jeżeli chodzi o kreacje mobilne, to, że o ile mamy zwykle w domenie kreacji tak bardzo proste przełożenie, że jest to statyczna kreacja, która nam pokazuje produkt i zachęca do zakupu, bądź z jakąś lekką animacją. Tak, dla mnie największą radością i najbardziej przykuwające uwagę są kreacje, które angażują trochę więcej niż jeden zmysł. Są to czasami kreacje, które wymagają zaangażowania ruchowego, głównie takie, są to takie, które wykorzystują już AR, czyli augmented reality, są to oczywiście quizy, gry angażujące nas w działania, czy nawet starsze historie, takie jak dmuchanie w aplikację, potrząsanie nią.
co zresztą możemy też wykorzystać w innych obszarach. To są tak naprawdę przykłady tego, co możemy zrobić. Przepraszam, że przerwę. Tutaj pani Katarzyna Bielowska napisała, że twojego ekranu jeszcze nie widać. Co prawda ja go widzę, ale prosiłbym o potwierdzenie, czy teraz już wszystko jest OK, żeby twoja prezentacja nikomu nie umknęła. OK, to jest... pozwolę sobie. Tutaj po prostu pokażę też przykłady paru kreacji, tak naprawdę, które to są jedynie przykładowe, co możemy zrobić tak naprawdę na mobilu, żeby przykuć tego naszego użytkownika na trochę dłużej, czy to poprzez właśnie odsłanianie ekranu, czy to przez mini quiz, czy to przez zdrapywanie czegoś, co w dzisiejszych czasach na pewno się przyda, czyli trochę ochłody. No i oczywiście bardzo fajna realizacja z wykorzystaniem augmented reality, czyli żebyśmy mogli zobaczyć tak naprawdę, gdzie nawet możemy postawić sobie wirtualny ekspres w kuchni i zobaczyć, jak to wygląda. To jest wykorzystanie już w sposób reklamowy tego, co IKEA chociażby robi od jakiegoś czasu, czyli pozwala na zeskanowanie produktu i zobaczenie, jak on będzie wyglądał, ale to też pozwala nam ujarzmić nie tylko potencjał aplikacji, ale też w podobny sposób wykorzystać to, co możemy zrobić marketingowo. Więc to jest fajny efekt synergii, tak żeby po prostu później wykorzystać możliwości i wykorzystać to, że ten świat jest coraz bardziej przenikający się, jeżeli chodzi o rzeczywistość i rzeczywistość wirtualną. I jeżeli o to chodzi właśnie, wspomniałem też o potencjał aplikacji natywnych, tutaj nie wchodząc też za bardzo w zakres kompetencji Emila, ale z mojej perspektywy, czyli bardziej agencyjnej, na przykład bardzo fajnymi case'ami jest to, że kiedy przygotowujemy kampanię, kiedy myślimy o jakiejś promocji czy budowie rozwiązań, dobrze jest wykorzystać to, że tak naprawdę łatwo się synergizuje media w świecie mobilnym. Reklama w bardzo łatwy sposób może przenosić do aplikacji i jest to zarówno w przypadku promocji, takich jak chociażby mieliśmy promocję Play'a, poświęconą Shake and Play, czyli prostemu wykorzystaniu akcelerometru w telefonie, by wytrząsać dodatkowe gigabajty. Akcja zresztą teraz robiona w podobny sposób przez Rossmana, też gdzie właśnie można wytrząsnąć sobie nagrodę. I to jest jeden obszar, gdzie tak naprawdę możemy ujarzmić potencjał, który stoi w tym, że użytkownik jednak będzie miał tę swoją aplikację. A tak jak ostatnio rozmawiałem ze znajomym, to powiedział, że jego brat lat 14 obecnie korzysta z aplikacji bardziej niż nawet by wyszukiwał w Google markę. Po prostu sprawdza, czy co jest warte aplikacja i poznaje markę przez aplikację, więc może być tak, że jego aplikacje u tego młodego człowieka żyją około godziny, dwóch. A drugim obszarem, który dla mnie też jest niezwykle ważny, kiedy mówimy o aplikacjach, to tak naprawdę połączenie ich ze światem tego, że jesteśmy w stanie już wchodzić mocno w sprzedaż i rozwiązania takie jak googlowskie Local Inventory Ads, które pozwalają nam z jednej strony na przesyłanie ruchu omnikomersowo z mobila do najbliższego sklepu, tam gdzie są dostępne produkty, czy możemy bezpośrednio przez deeplinkowanie sprzedawać po prostu nasze produkty w Google Shoppingu. Analogiczne rozwiązania proponuje nam Facebook, nawet w postaci collaborative adsów, gdzie marki mogą łączyć swoją siłę, żeby do jednego retailera pojawić się po prostu w ich katalogach. No i przede wszystkim ważny też element live commerce'u, social commerce'u, w zasadzie trochę terminy przenikające się. I chociażby Snapchat w ostatnim czasie ogłosił, że wprowadza maski AR, które będą mogły sprzedawać. Więc to już nie jest tylko case taki jak Gucci, który sprzedawał instagramowy, to był wirtualny but, który można było założyć jako maskę i za $10 mieć najnowsze buty Gucci do wrzucenia na Instagrama. Oczywiście tylko w formie wirtualnej. Tutaj jest to pójście o krok dalej, czyli można przetestować produkt i kupić go bezpośrednio z poziomu filtrów Snapchatowych. Więc tak naprawdę tych opcji łączenia świata marketingowego i już bezpośrednio aplikacyjnego jest multum. Warto pamiętać o tym, żeby po prostu też te oba światy były przygotowane na kontakt ze sobą, czyli po prostu żebyśmy pamiętali, że deep linking jest ważny,
No i finalnie się przekłada na to, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z potencjału aplikacji, bo tak jak mówię, aplikacje natywne to jest tak naprawdę jedna z tych rzeczy, które są przyszłością. A nawet nie tylko przyszłością, ale i teraźniejszością. Dzięki, Dani. Chyba teraz mój czas, bo płynnie tutaj wypromowałeś aplikacje natywne, którymi my się głównie zajmujemy w Future Mind. Mówiłeś też o tej ważnej roli aplikacji i zmianie nawyku użytkowników, którzy posiadają aplikacje w pewnej branży i to od niej zaczynają podróż Customer Journey. Tam się zaczyna, a nie rzeczywiście w Google. I to jest choćby jeden z powodów, dla których aplikacje mobilne, natywne aplikacje mobilne są strategicznymi projektami i touchpointami zarówno u retailerów, którzy posiadają sprzedaż online, offline i online, jak i u tych e-commerce'ów, które działają tylko online. W nawiązaniu też do Nikodema, ten ruch mobilny na stronach e-commerce'ów to już jest często 80-90%, jeśli chodzi o, ale sprzedaż dzieje się też w aplikacjach mobilnych. Coraz częściej widzimy, że najlepsze aplikacje takich firm jak chociażby Zalando generują 50% całkowitej sprzedaży e-commerce. I te firmy, które stawiają bardzo mocno na aplikacje mobilne, widzą, mogą się spodziewać właśnie podobnych wyników, czyli całkowity udział sprzedaży. To chyba CCC z naszego lokalnego rynku jest dobrym przykładem, prawda? CCC z tego co wiem ma trochę mniejszą sprzedaż, ale bardzo mocno też pracują, cała grupa CCC bardzo mocno też pracuje nad tym, żeby w aplikacjach ta sprzedaż była jak największa i jest to też dla nich strategiczne projekty w różnych brandach, zarówno CCC, jak i e-obuwie. O czym jeszcze chciałem powiedzieć w kontekście aplikacji mobilnych i ich roli, to na pewno łączenie świata online i offline. One są, można powiedzieć, że aplikacja jest takim omnichannel touchpointem, który umożliwia prawdziwe doświadczenie omnichannelowe. To już nie jest tylko kierowanie do sklepów stacjonarnych za pomocą puszy czy innych komunikatów marketingowych, ale aplikacja umożliwia poznanie pełnej customer journey i pełnych danych o całkowitych zakupach użytkowników, ponieważ do tej pory te światy mieliśmy rozdzielone, e-commerce miał swoje dane, offline miał swoje dane. Dzięki programom lojalnościowym mobilnym jesteśmy w stanie łączyć tych użytkowników i znać ich pełną customer journey, pełne dane zakupowe. Również to działa w drugą stronę. Jeśli mamy salony stacjonarne, jesteśmy w stanie dostawać, tutaj widzę pytanie, nie mamy do tej części prezentacji, więc wszystko jest w porządku, nie ma slajdu, więc jesteśmy w stanie dzięki obsłudze w POS generować też akcje na urządzeniach mobilnych. Dobrym przykładem jest na przykład akcja Empik, gdzie kasjerom wyświetlała się informacja, czy użytkownik ma włączone pusze, czy nie w aplikacji, i przy kasie zachęcali do tego, aby te pusze aktywować. Jeśli użytkownik wyraził zgodę, to dostawał powiadomienie w aplikacji mobilnej, aby to te powiadomienia aktywować. I dzięki temu ilość skut na pusze wzrosła o kilkadziesiąt procent. Co też ważne,
co jest też bardzo, bardzo widocznym trendem, to własne systemy płatności i płatności mobilne, których retailerzy używają zarówno do tego, aby identyfikować użytkowników, którzy nawet nie posiadają, którzy nie są użytkownikami programu lojalnościowego, jak i wykorzystywania tego typu systemów do funkcji takich jak na przykład Scan & Go. Tutaj też bardzo dobre przykłady Rossmana i Empiku, które w roku pandemicznym aktywowały takie funkcjonalności i wiemy, że inni retailerzy też nad tym tego typu funkcjonalnościami pracują. Inna rola aplikacji mobilnych to budowanie zaangażowania i lojalności. Już nie tylko liczy się sprzedaż, ale także retailerzy pozyskują nowych użytkowników do aplikacji dzięki użytecznym funkcjom, takim jak na przykład Żabka i Żabka Post, gdzie za pomocą aplikacji mobilnej możemy odebrać paczkę w Żabce, nie musimy mieć żadnych kodów, SMS-ów i tego typu rzeczy. W aplikacji mamy wszystkie powiadomienia o paczkach i to zachęca użytkowników, którzy normalnie by nie pobrali aplikacji mobilnej dla na przykład promocji czy programu lojalnościowego, aby tą aplikację pobrali, bo jest po prostu użyteczna i ta usługa w formie online jest bardziej użyteczna niż usługa w formie offline. Widzimy też nowe podejście do lojalności i nagradzania użytkowników nie tylko za akcje stricte sprzedażowe, transakcyjne, ale też za akcje związane z dzieleniem się na przykład zdjęciami, angażowaniem w community marki. Tutaj bardzo dobrym przykładem takiego interactive commerce jest aplikacja chińska Shein, która jest nazywana takim już ultra fast fashion albo nawet real time fashion. Co jeszcze, przechodząc już może płynnie do reklamy, to aplikacje są na pewno sposobem na zbudowanie kolejnego kanału pozyskiwania danych first party, ponieważ w świecie cookie-less te dane dostępne od stron trzecich będą coraz bardziej ograniczone i tutaj retailerzy, jak i inne biznesy będą się starały na pewno budować bazy danych użytkownikach first party i aplikacje mobilne są świetnym medium właśnie, aby to robić i z tego powodu też będą strategicznymi projektami retailerów, jak i innych branż. No tak, to jest bardzo dobre, płynne przejście do tego ostatniego wątku, na którego zostały nam de facto ostatnie minuty, bo to prawda, że od przyszłego roku już żadna z powszechnie funkcjonujących przeglądarek nie będzie wspierać zewnętrznych plików cookie, no co oznacza, że tak naprawdę cały ten ekosystem przekazywania danych, jeżeli chodzi o technologie stosowane w reklamie, będzie musiał przenieść się do innej koncepcji i do innego sposobu gromadzenia i przekazywania tych danych. Są rzecz jasna już pewne pomysły. Najbardziej chyba znanym jest Google'owy Privacy Sandbox, w tym Fledge i Flock, czyli przechowywanie zanonimizowanych i też takich kohortowanych danych w przeglądarkach, po to, żeby one nie były dostępne z serwerów dostawców technologii. Oczywiście oprócz tego są jeszcze pomysły na pewne zunifikowane identyfikatory, które bazują na przykład na e-mailach, takie jak choćby UnifyID. Oprócz tego jest jeszcze pomysł na to, żeby budować rzeczywiście te własne ekosystemy danych, ale wykorzystując też dane first party wydawców, więc jakby na razie oczywiście spekulujemy, no bo to przyszły rok pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale no właśnie Emil, wspomniałeś, że aplikacje są świetnym przyczółkiem do tego, żeby rozbudować ten swój bank danych first party. A gdybyśmy mieli przejść do środowiska webowego, Daniel, to jak to twoim zdaniem będzie wpływało na działanie mediowe? I to mówimy, gdybyśmy spojrzeli od
od targetowania czy opisania grupy docelowej aż po pomiar efektów? Znaczy ja powiem humorystycznie coś, zaznaczam, nie jest to oficjalne stanowisko niczyje, to jest moja osobista obserwacja, że paradoksalnie nie zmieni to zbyt wiele z perspektywy mediowca planera, ponieważ patrząc na to, co proponuje Google i to, o czym mówi Facebook, to sprowadzi się to bardziej do perspektywy, że będziemy kupować media tak naprawdę jak Facebook, czyli będziemy bazując na grupach o podobnych preferencjach i podobnych zachowaniach. Przestaniemy kupować ciastko, zaczniemy kupować grupę użytkowników. Że tak powiem, i tak często nie mieliśmy pewności, i tak te ciastka często były agregowane, co też było ok, bo nie zawsze musimy kupować jedną osobę, bo rzadko kiedy jedna osoba nam się zwróci. Ale sądzę, że precyzja targetowania w tym momencie bardzo na mnie ucierpi. Podejrzewam, że to jest też, że na pewno dużą korzyścią będzie tutaj wykorzystywanie clean roomów, niezależnie od tego, czy to googlowskie, czy jakieś rozwiązania niezależne, nie wiem, Tradesk chociażby. Tak naprawdę każdy będzie w stanie wykorzystać clean room i tutaj wartością, która się pojawi, największą wartością tak naprawdę będą dane first party. To, co każdy reklamodawca będzie w stanie zebrać, każda marka będzie w stanie zebrać i wykorzystać, to stanie się bezcenną walutą. Amazon ma tego od groma, Allegro też ma olbrzymie zapasy tego typu danych. Wiadomo, Google, Facebook tutaj też nawet pozwolę sobie pominąć, ale tak naprawdę to jest trochę wyzwaniem i taki mój strzał trochę, że być może w przyszłości będziemy w stanie obserwować, że rzeczywiście duże marki zaczną między sobą handlować danymi po prostu. Czyli krótko mówiąc, to o czym w sumie na rynku mówi się dość dawno, czyli o budowaniu tego uspójnionego spojrzenia na użytkownika poprzez ten bank danych first party, to rzeczywiście wreszcie stanie się praktyką rynkową, tak? To tak z perspektywy też tutaj właśnie retailu i commerce, no to już się dzieje, chociażby retailerzy z producentami FMCG. Tutaj właśnie dzięki targetowaniu w aplikacjach czy digitalowych touchpointach mamy więcej danych o użytkownikach i właśnie retailerzy coraz częściej podpisują, tworzą specjalne akcje z producentami FMCG właśnie w celu pozyskania tych danych. Okej. No dobrze, cóż, zostają zapewne jeszcze kwestie związane z poczuciem prywatności i bezpieczeństwa. Natomiast to chyba już jest temat na inną rozmowę, a zatem też wydaje mi się, że już czas nam się kończy. Także nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać, panowie, od siebie? Mówię oczywiście do Daniela i do Emila. Ja już nie. Okay. Znaczy z mojej perspektywy to, co jest na pewno ważne, to żebyśmy pamiętali po prostu, że idą pewne zmiany, ale nie traktujmy tego jako gigantycznego wyzwania, które za chwilę nas wszystkich utopi. No, mieliśmy już sporo tego typu zmian, wszyscy wieścili, że GDPR pogrąży branżę, przestaniemy być w stanie targetować nasze kampanie, że nic nie będzie działało, działa wszystko. Trochę inaczej, ale działa, więc no, to też nie jest zmiana, której się należy bać, to jest zmiana, na której można tylko skorzystać tak naprawdę. Okej, to cóż. Dokładnie. To też na pewno motywuje do budowania własnych mediów, własnych danych i myślę, że każdy biznes powinien już wcześniej o tym myśleć strategicznie. Teraz to będzie kolejna motywacja do tego, aby te projekty miały wyższy priorytet. Amen. Dobra. Cóż, to dziękujemy bardzo w takim razie wszystkim za uwagę. Jakby pojawiły się jakieś pytania, to oczywiście możecie się Państwo kontaktować z nami już poza webinarem, do czego chętnie zapraszamy. Cóż, i zostawiamy Was w takim razie z tą optymistyczną, miejmy nadzieję, narracją, życząc miłego dnia. Dzięki. Dziękujemy.